Władze gminy mają nadzieję, że syndykowi Sławomirowi i Zięciakowi uda się sprzedać zakłady mięsne w całości, a przyszły inwestor jak najszybciej uruchomi tu produkcję. Było nawet takie spotkanie, którego inicjatorem byliśmy właśnie my jako samorząd gminny oraz Bankowy Fundusz Leasingowy, bo struktura obecnie tej firmy wygląda tak, że praktycznie wszystkie budynki, także biurowe, są własnością i grunty Bankowego Funduszu Leasingowego. Syndyk zarządza linią produkcyjną taką jak ta, która za nami stoi. No i jest oczyszczalnia. I ta oczyszczalnia stanowi też własność prywatną, ale żeby ewentualnie stworzyć szansę, żeśmy zdecydowali się dokonać przepięcia i jest możliwość włączenia tego zakładu do systemu kanalizacji gminnej. Oczywiście to rodzi jakieś problemy, ale też stwarza możliwość uruchomienia praktycznie produkcji od zarazów. I tu na tym spotkaniu takie deklaracje padły ze strony wszystkich zainteresowanych. Zarówno syndyka, jak Bankowego Funduszu Leasingowego, jak i gminy, która no, pewne możliwości też posiada. Ta propozycja była skierowana głównie do grup producentów trzody chlewnej i bydła. Na tym spotkaniu nie było wiele, bo nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich. Mam nadzieję, że właśnie media wpłyną na to, że to zainteresowanie będzie większe. Grupy producentów mają własne już zakłady w Polsce, prowadzą tę produkcję i mają się zupełnie dobrze. Te zakłady produkowały, mogły, mają możliwość techniczną uboju około 1000 tuczników dziennie. Do 1000. Oczywiście nigdy pewnie takiej niezdolności nie osiągnęły, ale to oznacza, że produkcja własna musiała być około 100-150 tysięcy tuczników, żeby ta grupa producencka była w stanie zapewnić własny towar do sprzedaży. To nie są wielkie ilości i to jest możliwe. No na razie ten odzew nie jest, żebym tak powiedział, do końca zadowalający. Po prostu myślą, zastanawiają się. Im szybciej, tym lepiej. I jak obejrzymy ten zakład, pewnie Państwo zobaczą to dzisiaj, on jest gotowy do pracy. Na dobrą sprawę wystarczy wejść, włączyć światło i pracować. Bankowy Fundusz też deklarował, leasingowy, że jest w stanie na początek no, stworzyć korzystne warunki. Nie chciałbym tu w imieniu bankowego wypowiadać się, ale wiem, że te warunki obejmują zarówno stronę finansową, jak i leasingową dla tego nowego podmiotu, który by powstał. Co ważne, załoga siedzi w domach, więc na dobrą sprawę możemy za 2-3 dni, jeśli by była taka sytuacja, naprawdę ruszyć z tą produkcją. Do czego bym szczególnie zachęcał, bo to jest jedyna taka może okazja w tej chwili, kiedy producenci trzody mogą mieć własny zakład. W czasach Prosperity w zakładzie pracowało ponad 350 osób, ostatnio 150, z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Większość szuka pracy. Ci ludzie z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy. To jest najgorsze, co może być, bo gmina nawet jeśli jakiś czas podatków nie ma, może zmniejszyć inwestycje, może w jakiś sposób wybrnąć. Natomiast ludzie, którzy nie mają pracy, nie mają wynagrodzenia, to jest najgorsze, co może spotkać po prostu taką rodzinę. Najczęściej to nie były zasobne rodziny, rodziny, które utrzymywały się z pracy najemnej, więc te pieniądze były bardzo ważne dla nich. Władze gminy mają nadzieję, że zakład zostanie jak najszybciej uruchomiony. Syndyk praktycznie posiada wszystkie zezwolenia na produkcję, także zezwolenia eksportowe. Syndyk posiada na przykład zezwolenie na eksport do Rosji czy do Azji. No nie chcę tutaj wszystkich wymieniać, bo nie wiem, czy to jest objęte tajemnicą handlową, czy nie. W każdym bądź razie wszystkie pozwolenia na produkcję są i co ważne, oczyszczalnia ma wszystkie pozwolenia wodnoprawne. Jeśli te pozwolenia się skończą, trzeba będzie wszystko od nowa ruszyć. To jest od strony formalnej, ale także z strony technicznej. Jeśli maszyna nie chodzi rok, to żeby ją uruchomić, trzeba niestety zrobić przegląd, pewnie jakiś remont, coś naprawić. No. Samochód, jeśli nie jeździ nawet 10 lat, to i tak się zepsuje.